Siemaneczko, z tej strony Media. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie nowy kodzik, który wyszedł do Robloxa i sobie go wpiszemy. Mamy no kolejny darmowy itemek, więc drodzy widzowie, pamiętajcie o subskrypcji, lajkaczu i dzwoneczku, tak, bo to trzeba wszystko zostawić, żeby nie przegapić żadnego kolejnego kodziku. Więc co, drodzy widzowie, w tym momencie każdy zostawia lajka, suba i dzwoneczka i napiszcie w komentarzu, ile jeszcze chcecie kodów. Ja wiem, że pewnie napiszecie 9999, ale napiszcie, ile chcecie jeszcze kodów, ale nie w liczbie, o! Nie wolno napisać liczbą, napiszcie ile chcecie kodów, ale nie w liczbie, czyli na przykład dużo, bardzo dużo, wiele, mało. Zobaczymy, jak bardzo macie ogromną wyobraźnię, napiszcie ile kodów jeszcze chcecie. A ja zaczynam od pierwszego kodziku, który jest do wzięcia, znaczy kodziku tylko jednego, dobra. Wchodzimy sobie na stronkę i wpisujemy tutaj ry-o-sy-sy-my-a-ny kat 2020. Rossmann Hat. W ogóle nie wiem, to jest deal z Rossmannem? Bardzo możliwe. A, i przez dwa ny. Przez dwa ny. Rossmann Hat 2020. Tak wpisujemy. Naciskami redeem. Udało się. Wchodzimy teraz na awatar. I w awatarze mamy Ready Player to Shirt. Ale gdzie jest moja czapka? Dawać moją czapkę. Yes. Czyli Winter Wizard Hat. Mamy. Bierzemy. I idziemy teraz na Robloxa, od razu na tym, na Robloxie, na gierce, sprawdzimy, jak ja teraz wyglądam. Robię se reseta. U nie, umarłem, dobra. Jak ja teraz wyglądam, czy wyglądam lepiej, czy wyglądam gorzej, zaraz sobie to sprawdzimy. Wow, patrzcie na to. Jeżeli ktoś lubi takie czapki, by taką wiedźmą, to bardziej wiedźma pasuje do kobiecych może skinów, ale jeżeli ktoś chciałby taką wiedźmą być, to idealnie może sobie wpisać taki oto kodzik i taką oto czapkę dostanie, więc no idealnie możecie sobie to pisać. I pamiętajcie, lajki zostawcie, to będzie więcej. Będę nagrywał więcej, będzie więcej lajków. O, i tak zrobimy. To nie? Tak będzie najlepiej zrobione, więc drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, suby, lajki. I to szybki odcinek, szybko to powiedziałem. Wiem, że to odcinek jest szybki, mam nadzieję, że to zrozumieliście. No, i nagrywam go w sumie o drugiej w nocy ponad, prawie trzecia w nocy jest. Ale ten kodzik wyszedł o północy. Więc mam nadzieję, że jak rano wstaniecie, to go obejrzycie. Więc na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka.